41 dni gorczeńskie. Mieszkańcy gminy Kamienica świętowali, a na scenie zaprezentowano to, co gmina ma najlepszego. Był występ cheerleaderek orkiestry Dentej, a swoje umiejętności i zdolności wokalno-muzyczno-taneczne zaprezentował zespół regionalny Gorce. Jest to tradycją, żeby zespół właśnie wystąpił podczas Dni Gorczańskich. Pokazaliśmy też nasze dzieci, które są w grupie folklorystycznej. Jest to taki narybek do zespołu na przyszłość. No właśnie, jak wygląda praca z tym narybkiem? Trzeba ich mobilizować do tego, żeby chodzili na zajęcia, czy raczej robią to chętnie z własnej woli? To raczej robią to chętnie, z tym, że to trochę polega na tym, że oprócz tańca, śpiewu bawimy się też. Bawimy się, rysujemy, także jest zawsze wesoło. Jakie te sukcesy możemy tutaj właśnie wymienić jako te najważniejsze? No w tym roku Wicemistrzostwo Europy. W tym roku Wicemistrzostwo Europy w Weronie, zdobyte miesiąc temu. Wcześniej trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy w Atenach rok temu. No i część tego zespołu w kadrze Polski zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Orlando 2 lata temu. Podczas uroczystości otwarcia wydarzenia zasłużeni dla gminy osoby zostały wyróżnione pamiątkowymi statuetkami. Te trafiły do rąk starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Jana Brody, wójta gminy Komorniki, doktora Ryszarda Kaima, a także Władysława Sadowskiego. Mija 25 lat, odkąd pan wójt objął swoje stanowisko, urząd wójta, i pewnie tutaj dużo nie trzeba mówić. Wszyscy mieszkańcy, jak sądzę, widzą, jak pięknie przez te 25 lat gmina się zmieniła. Ale żeby nie przedłużać, każde oficjalne otwarcie ma to do siebie, i tak będzie i tym razem, że wręczane będą pewne odznaczenia honorowe dla osób, które w szczególny sposób na przestrzeni wielu lat przysłużyły się gminie. Są to statuetki, które uchwałą Rady Gminy zostały nadane. Są to statuetki amico digno, zasłużonemu przyjacielowi. Wójt Kamienicy w tym roku obchodzi swój jubileusz. Od 25 lat kieruje gminą Kamienica. Dobrze, że nie ma wypalenia, bo przy 25 latach pewnie są okresy trochę jakiejś słabości, ale generalnie tego okresu nie ma za dużo. Dla pana wójta Złoty Krzyż Województwa Małopolskiego, który z przyjemnością teraz przekażę panu wójtowi. Momentów trudnych w tym czasie, jak mówił, nie brakowało, ale jest zadowolony z tego, co udało się w tym czasie zrobić dla mieszkańców. Początki były naprawdę trudne, gdyż działania radnych opozycyjnych jakby burzyły to wszystko. No ale usiedliśmy do stołu, poprosiłem o rozmowę i ustaliliśmy pewne zasady współpracy, że radni nie będą przeszkadzać, bo po prostu nic nie zrobimy. Jeżeli faktycznie nie będzie efektów pozytywnych, to ja też mogę rezygnować, prawda? I szczerze, żeśmy sobie wtedy powiedzieli, i trzeba powiedzieć, że ten okres, pomimo tego, że miałem bardzo mocną opozycję, był jednym z lepszych okresów, może nie najlepszym, ale jednym z lepszych okresów, gdzie gmina Kamienica plasowała się w czołówce, jeżeli chodzi o wykonywanie zadań inwestycyjnych czy wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Także to takie wspomnienia, dobre lata są ostatnie 8 lat, bym powiedział. Nawet ten trudny okres ostatniej kadencji, pandemii i wojny na Ukrainie, okazał się nie taki zły. Przez tyle lat pełnić odpowiedzialnie to zaszczytne stanowisko nie jest łatwo. Dlatego z tego miejsca, panie wójcie, bardzo serdecznie panu tego gratuluję. Na zakończenie wydarzenia wystąpiła Patrycja Markowska, która dla swoich fanów zaśpiewała swoje największe przeboje.